Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dziś postanowiłam nagrać 5 przypadkowych faktów o mnie. Na wielu kanałach widziałam o 50 faktach, ale stwierdziłam, że nie chcę tak przeciągać i na siłę wymyślać jakieś historie. Tylko podzielę się z Wami takimi śmiesznymi historyjkami, których być może jeszcze nie wiedzieliście na mój temat. Pierwszą taką rzeczą jest to, że nie wiem, jaki mam znak zodiaku. Urodziłam się 20 stycznia, dokładnie o 19:50. I większość swojego życia myślałam, że jestem koziorożcem. Poszłam kiedyś jeszcze w podstawówce do takiej jakby wróżki przed Andrzejkami w jakimś centrum handlowym. Ona mi wydrukowała horoskop i tam było napisane, że jestem wodnikiem i wtedy moje wielkie zaskoczenie. I faktycznie w większości gazet jestem wodnikiem, ale jest też spora część takich, gdzie jestem koziorożcem i nie wiem. Do tamtej pory jest to dla mnie zagadka i naprawdę nie wiem, jaki mam znak zodiaku. Jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo koziorożec i wodnik bardzo się od siebie różnią. I być może tłumaczę to moje takie skrajne nastroje, zachowania i gusta. Może jest ktoś z Was astrologią, wróżką, wróżbitą, czymkolwiek i podpowiecie mi, jaki jest mój znak zodiaku. Ja nie mam pojęcia. Drugą taką śmieszną rzeczą, z której zawsze śmiali się moi znajomi, było to, że kiedy kupiłam sobie swój pierwszy samochód, było to 4 czy 3 lata po tym, jak ja zdałam prawo jazdy, po prostu musiałam sobie przypomnieć na nowo to jak w ogóle poruszać się po mieście, to jak się uruchamia samochód. Więc na początku każdą moją trasę sprawdzałam w Google Maps i początkowo omijałam wszystkie skręty w lewo. Po prostu bałam się, że jeżeli będzie skrzyżowanie takie, wiecie, bo są takie, gdzie jest strzałka i nic na mnie nie wiedzie, a są takie, gdzie muszę przepuścić tych, co jadą na wprost. I wtedy po prostu omijałam to skrzyżowanie, jeździłam tak naokoło, żeby tylko nie musieć nikogo przepuszczać, bo bałam się, że utknę na środku skrzyżowania, nie przejadę albo coś we mnie po prostu wjedzie. Więc moje przerażenie było okropne i tak starałam się unikać tego. W ogóle początki moje z jeżdżeniem były dość dramatyczne, stresowałam się tym bardzo, a w ogóle moja pierwsza samodzielna podróż to było takie: dobra, jak pojadę, to będę musiała wrócić. No i wsiadłam, pojechałam do koleżanki na imprezę, następnego dnia było trzeba wracać, no to był po prostu już mus. Trzecia rzecz jest dość głupawa i dla mnie niezrozumiała, dlaczego inni się dziwią, ale za każdym razem, kiedy komuś powiem, że nie jem w ogóle pomidorów, jest takie: jak to ty nie jesz pomidorów? Nie znam nikogo, kto nie je pomidorów. Tak, nie jem pomidorów. Nie lubię ich, nie smakują mi. Po prostu jak mam w czymś pomidora i muszę to zjeść, to jest takie na siłę, po prostu cofa mi się już w gardle. Jest to obrzydliwe. Nie wiem, brzydzi mi ich konsystencja, wygląd. Nie. Jeszcze takie koktajlowe na upartego zjem, ale raczej je unikam. Jak mam sałatę, to wolę mieć pomidorki koktajlowe, bo wiem, że wtedy je tak mogę łatwo wybrać. Ale przetworzone pomidory jem, sosy pomidorowe, ketchup, tego typu rzeczy. Czwartą rzeczą jest to, że byłam na koncercie Marilyna Mansona. Nie jest to nic nadzwyczajnego, dla mnie to jest taka no, normalka, ale zazwyczaj kiedy komuś powiem, jakie muzyki słucham, jest to raczej cięższa muzyka, bardziej rock, dziwią się, że o, taka słodka dziewczyna i słucha takiej ciężkiej muzyki. No tak właśnie, ja lubię takie zespoły i jak dowiedziałam się, że Marilyn Manson będzie grał w Polsce, od razu kupiłam bilety, bo kupowałam wtedy, znaczy tak, zrobiłam po prostu prezent urodzinowy swojemu chłopakowi, więc kupiłam bilet dla niego i dla siebie i poszliśmy razem na ten koncert. Więc byłam wtedy strasznie zadowolona, mega się podjarałam, jak w ogóle zobaczyłam, że on będzie grał w Polsce. No i koncert był bardzo fajny, to było w warszawskiej Stodole. Dużo dziwnych osobników słuchających takiej muzyki. Ale ja się w takich klimatach świetnie odnajduję, chętnie powtórzyłam taką imprezę jeszcze raz. Bardzo żałuję, że nie byłam na koncercie AC/DC w ubiegłym roku, ale jeszcze nie jeden koncert przede mną. Ostatnią rzeczą, którą się z Wami dzisiaj podzielę, jest to, że dwukrotnie zalałam laptopa kawą. I co najlepsze, były to dwie różne kawy i dwa różne komputery. Wyglądało to tak, że za pierwszym razem jeszcze w gimnazjum pisałam sobie wtedy na gadu-gadu z kolegą i po prostu miałam obok siebie kawę, wylałam ją na komputer mojej siostry. I niewiele myśląc, zamiast odwrócić ten komputer do góry nogami, napisałam: ze dwóch wylałam kawę na laptopa. I dopiero zaczęłam wycierać i moje wielkie zdziwienie, ups, komputer się nie włącza. No i co teraz robić? No komputer pojechał do serwisu, no i myślałam, że się nauczyłam coś od tamtej pory, ale okazało się, że nie, bo jeżeli śledziliście mojego Facebooka, wiecie, że w wakacje zalałam swojego Maca też kawą i to było tak po prostu głupie.
Powiedzmy, że czegoś się nauczyłam, bo pierwszy mój odruch to było odwrócenie komputera do góry nogami i od razu wycierałam, wyłączyłam go, suszyłam, ale no cóż, umarł, powiedzmy. Musiałam go oddać do czyszczenia, no i okej, był wyczyszczony, ale niestety kawa dostała się do matrycy, a wymiana matrycy w MacBooku to jest jednak droga impreza. Więc tak, zalałam kawą jednego laptopa, nic się nie nauczyłam, zalałam kawą drugiego laptopa. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Oj, nie bierzcie. Nie dość, że będziecie musieli wytrzymać mniej więcej tydzień albo i dłużej bez komputera, no to jeszcze portfel was zaboli. I to już tyle głupich historii jak z mojego życia. Wymyśliłam ich znacznie więcej, ale stwierdziłam, że fajniej będzie to podzielić ewentualnie na kilka filmików, jeżeli będą wam się podobać takie tematy. Więc mam nadzieję, że trochę się ze mnie pośmialiście, ale nie za bardzo. I jeżeli chcielibyście oglądać więcej takich filmików, to dajcie mi znać i ja jeszcze wymyślę coś podobnego. A tymczasem zachęcam was do subskrypcji, do obserwowania mnie na Facebooku, Instagramie, Snapchacie, bo tam dodaję dużo takich codziennych sytuacji, dużo rzeczy polecam. Dziękuję wam dzisiaj już za uwagę i do następnego filmiku, pa!